żegnać. Muszę już jechać. Bardzo za wszystko serdecznie dziękuję, a nade wszystko dziękuję świętej Urszuli za życie dla mojego syna. Zapraszam ponownie. Wkrótce będą rekolekcje, więc będzie nam bardzo miło. No, oczywiście. Daniel bardzo się ucieszy. No i zamawiam się już na to urszulańskie ciasto. Podobno najlepsze jest na Obywatelskiej w Łodzi. A zatem, siostro, dziękuję jeszcze raz i do widzenia. Do widzenia. A co do nas, pan Marasz dzisiaj nie pracuje, a może pracował w nocy i teraz odpoczywa? Nie, nie, on już dzisiaj wcześniej rano nas opuścił. Wyjechał już na dobre. Jak to wyjechał? Przecież obraz, no. Przecież nie zapomniał o nim, przecież to jego pejzaż. On ma się znaleźć w tej wystawie. No, no jak to? Powiedział, że obraz zostawia i że pracę skończył i powiedział jeszcze, że pan o wszystkim wie. Ja o wszystkim wiem? Tak. Dlatego nie śmiałam go odsłaniać bez pana. Jestem sama bardzo ciekawa tego pejzażu. Pamiętam poprzedni. Otwierał lato. Wspaniały. Ja myślę, że kopia przewyższy oryginał. A i wie pan co? Tak. I zostawił jeszcze tutaj kartkę, aby pan przekazał ją Danielowi. Ale koperta jest otwarta. A, może nasz gość chciał, abyśmy też poznali jej treść? Miłość sprawia, że święci są z nami solidarni i że troszczą się o nas. Na tym polega właśnie tajemnicza rzeczywistość obcowania świętych, dzięki której istnieje wzajemna łączność między tymi, którzy jeszcze pielgrzymują na ziemi i tymi, którzy już zażywają chwały w niebie. Jan Paweł II. Piękny tekst. Oczywiście przekażę Danielowi.